Przed uwielbieniem witałam się z jednym z braci i kiedy przytuliliśmy się, poczułam jego zapach i powiedziałam mu: ładnie pachniesz. I później na uwielbieniu Duch Święty powiedział mi: jesteś wonnością Chrystusa. Jesteś wonnością Chrystusa w zbudowaniu dla innych, a dla innych ku potępieniu. Ale musisz pozwolić przychodzić do siebie ludziom blisko, bo inaczej ta wonność jest niewyczuwalna. Musisz podchodzić blisko do ludzi i musisz pozwalać im podchodzić do siebie blisko. I ja wiem, że to jest do mnie też słowo. Ale teraz ci mówię, bracie, siostro, jesteś wonnością Chrystusa i ta wonność się uwalnia. Tylko ona jest wyczuwalna w bliskiej relacji. Tylko i wyłącznie. Mam drugą wizję. W zeszłym tygodniu zobaczyłam scenę z filmu Braveheart. To są początkowe sceny, kiedy on łowi spojrzeniem, jej spojrzenie. I ona spuszcza głowę. Przypomnijcie sobie taki moment w swoim życiu, kiedy jak szczubacy byliście zakochani i patrzyliście w stronę tej osoby z niedowierzaniem, czy ona podziela wasze uczucie. Bóg dzisiaj mówi: wytrzymaj moje spojrzenie, bo kiedykolwiek się spojrzysz w moją stronę, zobaczysz moje spojrzenie skierowane na ciebie. I przeszedł już czas młodości. Przeszedł już czas szczubactwa. Po prostu patrz się w moje oczy, bo ja jestem ojcem, moja miłość się nie chwieje. Ja cały czas patrzę na ciebie. Cały czas mam wzrok skierowany na ciebie. Wytrzymaj mój wzrok, bo w moim wzroku w ogóle zobaczysz to, co jest w mojej duszy na temat twój. W moim wzroku jest wszystko, co mam dla ciebie. Zbuduję cię, jeżeli wytrzymasz moje spojrzenie, jeżeli będziesz się patrzeć w oczy. I dzisiaj na uwielbieniu zobaczyłam drugą scenę. Scenę z Dirty Dancing, kiedy Patrick Swayze uczy tą dziewczynę równowagi i oni ćwiczą na równoważni. Ona ma się mu patrzeć prosto w oczy, a nie pod stopy, gdzie widzi, że się chwieje. Rozumiecie? Jak patrzysz prosto w oczy Chrystusowi, to w ogóle możesz chodzić nad przepaścią. Patrzcie mu w oczy.